W tym odcinku przedstawiam tak szybko nowe zestawy z LEGO Ninja Legacy. Bardzo na spontanie ten odcinek jest nagrywany, ale okej, zacznijmy. Więc mamy tutaj te pojedynki. Mamy Kaja z chyba wyplaszem, taką wygląda przynajmniej. Mamy tutaj nowy strój. Przez chwilę w ogóle pomyślałem, że to jest strój Kowala, ale jednak nie. Fajnie wygląda, ma tutaj jakby dom taką bandanę na głowie. I tutaj te bronie do wyboru. Spoko. Lecimy dalej. Mamy Jaya z jakimś tutaj z jakąś hipnokobrą. Mamy też bardzo fajny pomnik tutaj węża. To chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Jay też bardzo ciekawie wygląda. Mamy Kolo z duchem. Ogólnie Kol też fajnie tutaj wygląda. Ma ciekawy strój. Tutaj mamy taką budowlę. No takie jest stiksowe, to się strasznie wydaje. Duch też fajnie wygląda naprawdę. W ogóle strasznie te zestawy mi się jakoś podobały, nie wiem dlaczego. I mamy tutaj chyba według mnie najgorszą z tych pojedynków. Mamy tutaj Zayna i Nindroida i mamy takie jakieś dość słabe budowle według mnie. Ale i tak spoko. Dobra, i mamy tutaj chyba, wydaje mi się, że najlepszy zestaw z całej fali. Mamy tutaj turniej żywiołów, mamy tutaj Bulobo, Kaja, Złotego Lloyda. W ogóle ten Złoty Lloyd naprawdę fajnie wygląda. Mamy Jaya, mamy tutaj jakiegoś, nie wiem, pamiętam jak się nazywał. I naprawdę fajnie to wygląda. Mam tam bardzo ładną budowlę, mam tutaj te ostrza. Kozacko totalnie. Naprawdę podoba mi się. Mamy jeszcze kultystę jednego. Następną rzeczą jest pojazd ten taki latający Kola. Mamy tutaj oczywiście Kola, Lloyda, jakiegoś kultystę i Złotego Kaja. Mamy też jakąś tutaj budowlę poboczną, nawet fajnie wygląda. Ale naprawdę jest to ładnie wykończone wszystko, naprawdę postarali się z tymi zestawami z Legacy. I dobra, następny mamy ten samochód Kaja z trzeciego sezonu. Mamy tutaj Złotego Kola, Jaya, Kaja, mamy mini droida i ninja droida. Mam oczywiście ten jego samochód i ten motor, który tam wyjeżdża. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, jak to będzie złączone, ale okej. Mamy tutaj ten mech Zayna, on też bardzo ładnie wygląda, jest totalnie kozakiem. W ogóle Zayn ma fajny nowy strój, naprawdę mi się podoba. Mamy dwa duchy i mamy chyba tutaj właśnie złotego Zayna, tylko tak strasznie jakoś dziwnie wygląda. W sensie nie wiem, nie że mi się nie podoba, ale wygląda trochę jak duch. Nie wiem dlaczego, to trochę wygląda jak w sumie J-Bomb ma niebieskie. No i to jest wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak, to oczywiście zostawcie subskrypcję na kanale, łapkę w górę, takie rzeczy. Ja się już z wami żegnam, widzimy się w innych odcinkach, cześć.